A więc wyjeżdżam z parkingu. Cena za parking za godzinę wyniosła 3,75 dolara za godzinę w centrum miasta. Nigdzie nie jest tanio, także tutaj nie jest tanio Vancouver, bo zawsze w śródmieście czy downtown, jak ktoś woli, niestety za parking trzeba dużo płacić i nieraz się nie opłaca jechać samochodem do centrum. Lepiej i taniej jest pojechać metrem, bo i przyjemniej. I nieraz wyjdzie dużo taniej, zależy na jak długo się pojedzie. Także jeszcze jeżdżę po centrum, dlatego że jeszcze pozostało wiele filmów z wycieczki ze znajomymi z Ontario. Właśnie z nimi tutaj jeżdżę po mieście i chcę im tutaj jak najwięcej pokazać. I przy okazji wy możecie sobie popatrzeć, nie będąc tutaj w Kanadzie, możecie obejrzeć tutaj Vancouver, życie w Kanadzie, jak tu ludzie żyją. Czy tu się opłaca żyć, czy się nie opłaca, to już jest każdego osobna sprawa. Także ja wam chcę to udostępnić. Wiele ludzi w komentarzach nieraz mówią, że ja mówię o niczym po to, żeby mówić. Ja wiem, że nikomu nie zrobię satysfakcji, żeby był każdy zadowolony z tego, co ja pokazuję i z tego, co ja mówię, bo ja z tej mojej rozmowy nic dobrego wiele nie możecie, po prostu ja objaśniam tutaj, gdzie jadę, po ulicach, a nie po to, żeby wam dać jakieś wskazówki, po to do tego, żeby tutaj przyjechać do Kanady, żebyście mogli na moich opiniach się opierać. Po prostu ja już nie jestem w takim wieku, żebym wiedział, co się dzieje w sferze emigracyjnej i w tym względzie nie potrafię wam tu dać żadnych wskazówek. Zresztą nie o to chodzi, bo wiele ludzi twierdzi, że w tej chwili nie opłaca się emigrować. Tylko w takim razie dziwię się, dlaczego się opłaca emigrować po Europie z Polski. Bo jednak te miliony ludzi nadal są poza Polską, dlatego te bezrobocie w Polsce jest takie małe. Bo gdyby ci ludzie wrócili z Anglii, z Szwecji, z Anglii i z Francji do Polski, nagle nie byłoby w Polsce pracy, a w tej chwili jest dużo w Polsce pracy, także z tego względu jest lepiej dla tych, co pozostali w Polsce. O, tutaj jest publiczny parking, właśnie tu tam wjeżdżam i nadal jeszcze po ulicach, żeby wam pokazać, jak wyglądają ulice w Kanadzie czy w Stanach, bo to są bardzo podobne, ale różnią się bardzo od ulic miast europejskich. Europejskie miasta są i inaczej zbudowane, inaczej skonstruowane. Po prostu jest tam inaczej. Europejskie miasta są bardziej ścieśnione, bardziej wąskie są ulice, a tutaj te ulice są szerokie. Dużo bardziej wygodniej się jeździ po tych ulicach niż po europejskich miastach w Europie, w starych miastach, na przykład w Paryżu, w Londynie czy w Berlinie. Po prostu tutaj jest inaczej, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne z tego względu, że jednak ta Kanada, przynajmniej Vancouver, jedynie ponad 100 lat ma dopiero, a w Europie liczy się na 1000 lat. Także to jest ta różnica. Dlatego jesteśmy tutaj bardziej do przodu. Niektórzy twierdzą, że Kanada jest daleko,
za Europą. Może i jest, może w pewnych sensie jest, ale w pewnych wypadkach jest w czołówce światowej, dlatego że tu jest bardziej nowoczesne życie niż w Europie. Zresztą każdy na ten temat ma inne zdanie. Zależy, co kto chce powiedzieć i jaki ma w tym cel. Tak mówi, zależy, ja tak zawsze mówię, że tak każdy mówi, jak kto mu płaci. I to jest prawdziwa prawda. Jeżeli ktoś chce zawiesić coś złego, no to będzie mówił same złe rzeczy. A jeżeli ktoś co podoba mu się, to będzie mówił dobre rzeczy. Tak? I w ten sposób ludzie się wypowiadają. Ale ja zawsze, ja mieszkam tu ponad 30 lat. No nie tutaj w Vancouver, bo w Vancouver jestem dopiero 23 lata. Ale tutaj powiem, że jestem zadowolony, bo podoba mi się tutaj. I po prostu pogoda mi się tutaj podoba. Jest czas taki, że dość często pada deszcz, tak jak w zimie, ale już wolę to niż mieć śniegi i mrozy, bo ten deszcz tak nikomu nie przeszkadza. Oczywiście wszystko przeszkadza i deszcz. I także nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie by ludziom wszyscy mogli dogodzić, żeby ludzie byli całkowicie w 100% zadowoleni. Po prostu to nie istnieje, tak jak samo jak u nas tutaj. Niedawno było dość, początek lipca był bardzo chłodny, temperatury do plus 20 stopni. Nie było takiej gorącej pogody, jak zwykle bywało, bo zwykle lipiec tutaj w Vancouver jest bardzo gorący i upalny, a do tej pory jak takiej pogody nie było zbyt ciepłej. A jak się teraz zrobiło gorąco, 30, powiedzmy 30 stopni, to już zaczynamy narzekać, że znowu jest za gorąco. I dlatego mówię, nikt nikomu tutaj nie jest w stanie dogodzić w żadnym wypadku. Bo zawsze będziemy narzekać i zawsze będziecie wy tutaj na mnie narzekać, czy po prostu, no po prostu nie jesteście zadowoleni z tego, co ja robię dla was, a ja robię to dla was i po prostu ja to jako robię jako hobby, bo nikt mi za to nie płaci. Dlatego powinniście być zadowoleni, że ja chcę to wam robić, bo oczywiście, że możecie to oglądać, możecie słuchać, a możecie tego w ogóle nie oglądać. To już jest wasza sprawa. Ja po prostu poświęcam swój czas, żeby wam pokazać to miasto, w którym mieszkam. Bo to jest naprawdę bardzo ładne miasto i trudno się z tym nie zgodzić. Może miasto jak miasto, ale po prostu okolice, w którym tutaj mieszkam, okolice są przepiękne. Tak jak teraz, o tutaj widzę przez most wiszący i tutaj po lewo jest Downtown, czyli Śródmieście, tak widzicie. Tamte wysokie bloki nie za bardzo widać. Jadę pod słońce i tego słońce wchodzi do kamery i nie za bardzo tego dał tam tutaj widać, ale co widać, to widać. Dlatego ten most był niedawno, kilka lat temu remontowany, nawierzchnia była zmieniana. To ciekawie wyglądało sekcjami zostały wymieniane. Ten most już jest bardzo stary, ma prawie z 80 lat, także już jest, mógłby być nowy, tylko że nowy most niestety przydałby się już na 6 pasów, a nie na 3 pasy, bo to było budowane bardzo dawno temu. I ten most właśnie idzie przez Stanley Park. I tutaj też za chwilę troszkę pokażę tego Stanley Parku, bo jeszcze nie pokazałem dokładnie wszystkiego w ostatnim filmie. Dlatego teraz troszkę zajedziemy
do parku. Ten park jest ogromny, jeden z największych parków w Europie. Tutaj można się zgubić w tym parku, chodząc piechotą, wejść do środka parku, po prostu można zgubić orientację i po prostu no, nigdy nie chodziłem, to trudno powiedzieć, ale mi się wydaje, że jest troszkę i niebezpieczny z tego względu, że ludzie sami chodzą, a tu różne łajzy też po parkach chodzą, różni bezdomni i różni ludzie szukający szczęścia. Wiele ludzi tutaj tego szczęścia znalazło, akurat nieszczęście bym powiedział. No ale to niektórzy ludzie szukają właśnie tego sami sobie, dlatego sami sobie są winni. To jest wszędzie, w każdym miejscu świata jest to samo. Tak samo czy i w Polsce, czy i tutaj w Kanadzie. Można ludziom mówić różne rzeczy, ludzie i tak pójdą, nie będą zwracać uwagi na to, co im ktoś mówi. Tak jak niektórzy widzę na Facebook jeżdżą, nadal jeżdżą na wczasy do Egiptu. To dla mnie bardzo dziwne, a później mają problemy, że zabierają paszporty, że gwałcą. Po co tam jeżdżą? Ale zauważyłem, że jeżdżą tylko po to, że po prostu jest tam bardzo tanio. Nawet za 1000 złotych można jechać na tygodniowe wczasy do Egiptu. Dlatego ci ludzie jeżdżą. Ale tam, gdzie jest tanio, tam są problemy. Tym bardziej jest państwo muzułmańskie i niestety. Ale ludzie zawsze tak będą robić i nie będą brali tego pod uwagę, że im ktoś tam mówi, że to nie idź tam, bo tam jest niebezpiecznie po prostu. O, tutaj jedzie główną ulicą Vancouveru, to jest Georgia Street. I to są jedne z najwyższych bloków, 60-piętrowe. Ponad jedna wieża jest Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka lat temu został oddany właśnie ten po lewej stronie. Także widzicie, bardzo szerokie ulice, jest gdzie jeździć. O, tutaj ładne auto jechało, białe, sportowe. Ale jak już wcześniej powiedziałem, mieszkać tutaj w centrum Vancouveru bym nie chciał, bo to nie jest mieszkanie. W Polsce jesteście przyzwyczajeni do takiego mieszkania w centrum miasta, w blokach, w ciasnocie, gdzie ciasno, ludzie chodzą, bardzo dużo ludzi chodzi chodnikami, a ja niestety, ja jestem już odzwyczajony od takiego zgiełku ludzi i to mi już tutaj przeszkadza. Chociaż nawet widzicie tutaj downtown, są miejsca, gdzie też dużo ludzi chodzi, ale w większości miasta tylko jest jazda samochodem. Tutaj bez samochodu to jest tak jak bez ręki. Po prostu kto nie ma praw jazdów, to jest inwalidą, bym powiedział. To dokładnie to tak się tyczy, bo nie ma praw jazdów, to i nie ma pracy. Bo wszędzie trzeba dojechać autobusem, prawie wszędzie. Tu jeszcze zajedziemy troszkę do parku. Nie na długo, ale na chwilę, bo jeszcze zostało kilka filmów, żeby wam tutaj pokazać. Jak zaznaczyłem, ten park jest ogromny. I jedzie się samochodem w koło tego parku. To zajmuje dość dużo czasu, żeby cały park przejechać. Nie widzicie tutaj ludzi, żadnych spacerujących, bo tutaj właśnie jedziemy ulicami, a spacerowicze chodzą tam od mojej strony,
po prawej stronie jest specjalna uliczka dla pieszych i dla rowerzystów i tych, którzy jeżdżą na deskach. Z tej ulicy nie da się tego zobaczyć, ale tu 10-15 metrów od tej ulicy, tam po prawej stronie w dole, tam właśnie jest ta ścieżka wzdłuż brzegu morskiego, wzdłuż nie mogę dzisiaj wysłowić. Pogoda niezbyt tutaj jest akurat w tej chwili zbyt ładna, dlatego ta widoczność nie jest zbyt dobra i te kolory nie odpowiadają prawdzie. Powiedzcie mi, że przecież tutaj nic nie ma ciekawego. Dlaczego ja wam to pokazuję? Tutaj są zajazdy, tam można zjechać, poglądać widoki. Z kilka plaży wzdłuż tutaj tego parku jak jeżdżę. Pierwsza plaża, druga plaża, znaczy second beach, first beach. Tutaj jest następna i za chwilę wyjedziemy z parku. Dość długo to jeszcze trwa. Tutaj na tym odcinku, jak zauważyliście, jest ruch dwustronny. O, tutaj już się kończy. Już widać morze. I wyjeżdżamy z parku. Zauważcie, tam na jednym budynku tam rośnie wielkie drzewo. Palmy tutaj rosną, jak tutaj po lewej stronie. Za chwilę będą po prawej stronie. O, tutaj na tym na górze, o, już tam tak popłakła. Tam rośnie wysokie drzewo. Całe budynki obrośnięte, dlatego jest ciepło, wilgoć i tutaj wszystko rośnie. A tutaj miejsce palmiarnia. Tutaj na skwerku i tutaj wzdłuż plaży. Tu jest plaża, nazywa się English Bay. Jest osadzona palmami. Cały czas jadę wzdłuż plaży. Jak widzicie, mało kto spaceruje i jest inaczej niż w europejskich miastach, gdzie ludzie, zawsze ludzie chodzą piechotą po chodnikach.
tutaj tych ludzi nie zobaczycie. Nieraz się trafi, ale to jest naprawdę sporadycznie. Jest Sunset Beach, plaża zachodzącego słońca. Potem z prawej strony, jak jest piękna pogoda, pięknie zachodzi słońce. Dlatego się nazywa Sunset Beach. I tutaj jedziemy dalej przez Śródmieście, przez Downtown. To tyle, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. I zapraszam na następne filmy. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem w miarę swoich możliwości. Nie obawiajcie się zadawać pytań, bo jestem po to, żeby na te pytania właściwie odpowiedzieć. To tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny film.